dobry, witam Państwa w programie Raport z Wojny. Dziś mamy 5 czerwca, 467 dzień walk na Ukrainie. Zaczynamy od kierunku południowego, na którym panował względny spokój. Jedynie 4 czerwca Rosjanie meldowali o zestrzeleniu ukraińskiego drona w rejonie miasta Dżankoj. Natomiast pod Krasnodarem w nocy z 30 na 31 maja miał miejsce ukraiński atak dronem. O ile w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o tym, że zakończyły się pojedynki artyleryjskie wzdłuż Dniepru i obydwie strony jak gdyby zapomniały o tym odcinku frontu, o tyle teraz, w ostatnich 7 dniach, Ukraińcy zaczęli znowu ostrzeliwać, choć nie tak mocno jak wcześniej, cele rosyjskie po wschodniej stronie rzeki. Rosyjska artyleria także odpowiedziała na to ogniem i przede wszystkim wzięła na cel Chersoń, ale także inne miejscowości w rejonie i strefę przyfrontową. Zmasowanie tego ognia jest jednak mniejsze niż było 2 tygodnie temu i wcześniej. Także nie jest jeszcze do końca pewne, czy tutaj dojdzie znowu do eskalacji działań. Inna sytuacja jest na Zaporożu, gdzie ukraińska artyleria w ostatnim tygodniu była bardzo aktywna i uderzała w liczne cele w tych miejscowościach, co zazwyczaj, czyli w Mariupolu, w tym w zakłady Azovstal, uderzały pociski w Wołnowasze, w Berdiańsku, w Melitopolu, Tokmaku, ale także w strefach przyfrontowych, szczególnie w rejonie Połochów. Ukraińcy tutaj wykorzystywali pociski Storm Shadow, które są no, taką, jak to się mówi, srebrną kulą, jeżeli chodzi o arsenał ukraiński, to znaczy rosyjska obrona przeciwlotnicza, zgodnie z tym, co przynajmniej na razie wiemy, nie jest w stanie tych pocisków przechwytywać. I to powodowało i powoduje także w ostatnim tygodniu wielkie straty na zapleczu wojsk rosyjskich. Oczywiście to nasilenie i silne w ogóle ostrzały w rejonie południowego Zaporoża prowadzone przez Ukraińców może świadczyć o tym, że to właśnie tutaj zostanie dokonane kiedyś to ostateczne uderzenie i zostanie dokonana ta próba przełamania frontu. W odpowiedzi na to wzmożenie ostrzałów ukraińskich Rosjanie także starali się uderzać na cele po stronie ukraińskiej. Bombardowało także lotnictwo tu w rejonie Hulajpola, gdzie jak przypuszcza się być może są zgrupowane jakieś większe siły ukraińskie szykujące się do uderzenia na południowe Zaporoże. Na odcinku donieckim niewielkie tylko zmiany. Zacznijmy od Marinki, gdzie nowością jest to, że dotarły tu oddziały kadyrowców, którzy wzmocnili wojska rosyjskie, próbując zdobyć pozostałe 20% tego miasta. No i przybycie kadyrowców tutaj ewidentnie Rosjan wzmocniło. W ostatnim tygodniu udało się im zdobyć niewielką część miejscowości. Wcześniej od kilku tygodni, jak pamiętamy, Rosjanie uderzali tutaj głową w mur, bez sukcesów, a także udało się zdobyć niewielkie tereny na północ od tej miejscowości. Natomiast no, jak na razie nie widać, żeby tu groziło to jakimiś zmianami w tym rejonie. Oprócz tego Rosjanie uderzali tradycyjnie z różnych stron na Awdijewkę bez sukcesu, także na Perwomajskie, również bez efektu i sytuacja tutaj wygląda praktycznie bez zmian. Obydwie strony uderzały na swoje zaplecze za pomocą artylerii, natomiast no, ciekawie jest w rejonie Bachmutu, gdzie Rosjanie zmniejszyli ostrzał ukraińskiego zaplecza, co może oznaczać, że nie planują tu bądź nie mają siły atakować dalej na zachód od Bachmutu. Raczej tu się urzutowują do obrony. To oczywiście ma sens, biorąc pod uwagę, że te oddziały szturmowe Wagnera stąd już w dużej mierze wyszły i zostały zastąpione
liniowymi oddziałami wojska rosyjskiego. Natomiast aktywni są Ukraińcy, którzy próbują uderzać cały czas na południe i na północy od Bachmutu i starają się sami prawdopodobnie oskrzydlić miejscowość, którą utracili. Sam Bachmut jest przez ukraińską artylerię ostrzeliwany. Natomiast Ukraińcy w ubiegłym tygodniu odnieśli tylko minimalne sukcesy na południu. Ukraińcy są aktywni także na północ od rejonu Bachmutu. Rosjanie tutaj wydają się nie mieć potencjału do dalszego uderzania w kierunku czy to Siewierska, czy Słowiańska. Natomiast są bardziej aktywni na wschód od Siewierska, gdzie doszli do Spirne, o które toczą się obecnie walki miejskie. Jak widzimy, to niewielka miejscowość. 1 czerwca doszli tutaj Rosjanie. I uderzali także na Biłochorywkę, ostatnią miejscowość w rękach ukraińskich na terenie obwodu ługańskiego. Uderzali od wschodu bez sukcesu. I co ciekawe, tak jak w ubiegłym tygodniu mówiłem Państwu, że Rosjanie zdobyli teren na północ od Biłochorywki po północnej stronie rzeki Doniec, tak teraz, 31 maja, te tereny na północ od Dońca Rosjanie poszerzyli. Tak wygląda na to, że próbują zwiększyć swoje tutaj swój stan posiadania i chyba przejść w pewnym momencie przez rzekę na tyły Biłochorywki. To by oczywiście groziło kotłem wojskom ukraińskim broniącym tej miejscowości. Natomiast no, przez Doniec Rosjanie już próbowali kilkukrotnie przechodzić i kończyło się to za każdym razem no, masakrą ich wojsk. Także pytanie, czy tutaj ten scenariusz znowu by się nie powtórzył. Na północ od Dońca, poza tym niewielkim nabytkiem, pomimo walk sporadycznych, nie ma zmian, jeżeli chodzi o stan posiadania obydwu stron. Rosjanie ostrzeliwują zaplecze ukraińskie wzdłuż rzeki Oskił i od północy próbują uderzać w kierunku Kupiańska, co zaowocowało w ubiegłym tygodniu niewielkim podejściem w stronę tej miejscowości, ale jak widać jeszcze, biorąc pod uwagę tempo tych postępów, do Kupiańska mają jeszcze daleko. Tymczasem strona ukraińska, czy raczej proukraińska, czyli Legion Wolność Rosji, Rosyjski Korpus Ochotniczy, tak jak w ubiegłym tygodniu uderzali w rejonie Grajworonu z terytorium Ukrainy na terytorium rosyjskie, tak po wycofaniu się stąd tym razem uderzały w rejonie miasta Szebakino i dokonywały w zasadzie bliźniaczo podobnej akcji. Ostrzeliwany był jednocześnie Białogród i działania te są prawdopodobnie obliczone znów na przeciąganie sił rosyjskich z innych odcinków frontu mniej więcej tutaj, tak żeby zabezpieczyć przedwojenną granicę rosyjską, ponieważ takie wtargnięcia sił rosyjskich głoszących odnowę państwa rosyjskiego potencjalnie mogą być niebezpieczne dla reżimu panującego w Moskwie i mogą doprowadzić do rozszerzenia się ruchu antyputinowskiego. Także niewielkimi tak naprawdę środkami Ukraińcy być może będą w stanie przeciągnąć tutaj bardzo duże siły rosyjskie, a przynajmniej proporcjonalnie duże w porównaniu z tym, co sami zaangażowali i dzięki temu zwiększyć szanse armii ukraińskiej na uderzenie gdzieś na terytoria okupowane Ukrainy. Oprócz tego w ubiegłym tygodniu dochodziło do wymiany ciosów, jeżeli chodzi o wzajemne ataki dronami. Rosjanie uderzali też pociskami manewrującymi i balistycznymi. I tak, w nocy z 29 na 30 maja na Kijów uderzyło 31 dronów Shahid, z czego 29 udało się zestrzelić
a dwa trafiły w bloki mieszkalne, skutkiem czego zginęła jedna osoba. Z kolei rano 30 maja doszło do ataku jakoby ukraińskimi dronami także na dzielnice mieszkalne Moskwy. Nie jest jednak do końca pewne, czy to rzeczywiście uderzali Ukraińcy i czy to znowu nie była operacja typu false flag prowadzona przez Rosjan. To znaczy, tak jak w przypadku, kiedy Putin na początku, kiedy obejmował władzę, dokonał ataków na własną ludność, żeby mieć pretekst do wywołania II wojny czeczeńskiej, to być może tutaj chodziło też o jakiś atak, który miałby skonsolidować wokół obecnego reżimu ludności rosyjskiej, która no, sama z siebie jest coraz mniej zachwycona całą tą wojną. Jednak zgodnie z oficjalnymi komunikatami rosyjskimi do Moskwy dotarło 16 dronów ukraińskich, z czego zestrzelonych miało zostać 13. Oprócz tego uderzenia prowadzone były także w rejonie Smoleńska, gdzie dron uderzył w infrastrukturę naftową i gazową i był to pierwszy ukraiński atak w rejonie tego miasta. Drony ukraińskie atakowały też bliżej frontu, Kursk, strefa przyfrontowa. Dochodziło też do ostrzałów wzajemnych artyleryjskich na wysokości obwodów Czernichowskiego i Sumskiego. Jak widać, w ubiegłym tygodniu nie dochodziło za to do zmasowanych ataków rakietowych, tak jak w ubiegłych tygodniach, na miasta ukraińskie. Jedynym wyjątkiem było uderzenie na Kijów 2 czerwca, kiedy to w Kijów Rosjanie wystrzelili 15 rakiet manewrujących H-101 i H-55 oraz 21 dronów Shahid. Wszystkie te środki miały jednak zostać zestrzelone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.